Wszystko o zdrowiu. Monika Bartkowicz-Krzysztof, dzień dobry. Dziś w studiu ze mną Anna Urbańska Lubuskie Laboratorium Książki i Kornelia Waloch, filia 4 i 9 z Wojewódzkiej i miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Wszystko o zdrowiu. Dlatego porozmawiamy też o dobroczynnym wpływie czytania na nasze zdrowie, a w szczególności chyba na nasz mózg. Jak to jest z tym czytaniem? Dlaczego warto? Tak, absolutnie. Czytanie książek nie ma żadnych wad. To już zostało udowodnione i sprecyzowane, a ma wiele zalet. Tak? Przede wszystkim, czytanie wpływa i na naszą psychikę, i na rozwój połączeń neuronalnych, na naszą pamięć, na to, że się wolniej starzejemy, że rozwijamy naszą wyobraźnię i kreatywność. To wszystko na pewno ma duży wpływ na to, że później dłużej zachowujemy swoje zdrowie psychiczne. Przeciwdziałamy chorobom typu chorobom związanym z utratą pamięci, typu Alzheimer czy starcza demencja, zdecydowanie warto sięgać po książki. Myślę, że przede wszystkim tradycyjne, ale też nie byłabym tutaj szczera, gdybym nie powiedziała, że e-booki także warto czytać. Generalnie badania pokażu, pokazują, że to, co zabija i osłabia komórki mózgowe, to właśnie bierność i brak czytania. No, ja właśnie sobie też pomyślałam, jak Ania tutaj mówiła o tej pamięci, że właśnie dzięki książkom możemy wyćwiczyć, poćwiczyć pamięć, i jeżeli mamy teraz, myślę sobie, w natłoku wszystkich naszych obowiązków i żeby to pamiętać, oczywiście możemy sobie to zapisywać, ale czytając książki, to też możemy nawet sobie czasem na skojarzenia wziąć i sobie o czymś przypomnieć nagle, a dodatkowo też możemy rozwijać nasz język. Bo jeżeli czytamy książki, w których pojawiają się jakieś nowe słowa, albo jakieś Nowe um, przy, przysłowia na przykład, albo jakieś związki frazologiczne, których nie znamy, to dzięki temu możemy to poznać i później je wykorzystywać. Czyli rozwijamy się dzięki tak. książkom przede wszystkim, ale także rozwijamy się emocjonalnie, ponieważ książki, w których jest jakaś akcja, jest jakaś na przykład powieści, gdzie jest jakaś fikcja literacka, poruszamy za bohaterem, śledzimy jego losy, potrafimy właśnie wejść empatycznie w jego osobę, utożsamiać się z nią, to powoduje, że stajemy się bardziej empatyczni i stajemy się osobami bardziej też wrażliwymi i czułymi i badania tak także udowadniają to, że y, również odczuwanie tych emocji bohatera jest prawie tak samo silne jak odczuwanie emocji w życiu swoim takim fizycznym. Także y, to na pewno mocno wpływa właśnie na rozwój emocjonalny każdego człowieka. I myślę sobie, że też emocje i empatia jest związana też z wyobraźnią. Czytając książki rozwijamy naszą wyobraźnię, więc możemy sobie też wyobrazić y, już oprócz tego, że wyobrazi sobie różne scenariusze i różne światy, to też to na przykład rozmawiając z inną osobą, jak ona się może poczuć. Albo jak my się czujemy, rozmawiając też z kimś. Więc myślę sobie, że też ma to duży wpływ. Dlatego warto dzieciom czytać przede wszystkim książki. Często też warto, żeby dzieci słyszały książki czytane na głos przez dorosłego, który w pewien sposób interpretuje też tekst, więc wchodzi w rolę, żeby to nie było takie bierne czytanie, bo to na pewno dzieciom pozwala rozwijać wyobraźnię i ich kreatywność. Dobre są też audiobooki, ale w postaci takiego słuchowiska, gdzie tych bodźców związanych z właśnie z tekstem, z treścią, która się pojawia, jest wiele gdzieś tam się pojawia na przykład w takim słuchowisku y, jakiś szum, jakieś odgłosy natury, na przykład to mocno pobudza wyobraźnię dziecka. Dlatego warto szukać takich y, nagrań, takich audiobooków, które będą bogate i ciekawie zrealizowane. Y, bo tego jest bardzo dużo na rynku, więc tutaj na pewno w bibliotece Norwida znajdzie się sporo takich propozycji. Wartościowych, które warto dzieciom odtwarzać, jeżeli mówimy o słuchaniu. Natomiast no, zdecydowanie warto czytać, tak? no bo ten kontakt z dzieckiem i z książką to też jest wspaniały czas na takie doświadczanie wspólnego, wspólnego czasu z rodzicem. Tak? Jeżeli czytamy dziecko od najmłodszych lat, budujemy więź emocjonalną z dzieckiem, wchodzimy w taki rytuał. I później, kiedy staje się nastolatkiem, to z pewnością docenia te momenty i na pewno ułatwia również ta sytuacja taki stały kontakt z dzieckiem, które jest już nastolatkiem. I wtedy, w swoim stałym czasie, który wypracowaliśmy przez lata, mamy większą możliwość porozmawiania ze swoją pociechą, która już niekoniecznie potrzebuje tego naszego kontaktu na co dzień, bo ważniejsza jest grupa rówieśnicza, ale wówczas my, rodzice, mamy. Ten komfort, że w tym czasie, który sobie od lat wypracowaliśmy, że jest to na przykład stale godzina 20 każdego dnia umawiamy się na wspólne czytanie przez pół godziny jakieś książki, to jest te pół godziny, podczas których możemy porozmawiać o tym, co się w życiu naszego nastolatka dzieje. Bardzo pięknie pokazana zależność i wpływ czytania i kontaktu z książką na nasze zdrowie psychiczne i naszych dzieci. Bardzo ciekawy sposób, który ukazałaś. Warto sobie to zapamiętać i wziąć do serca. Tak, myślę, że rodzice to wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to gdzieś tam słuchają albo wyczytają w różnych poradach także biblioterapeutów, bo, bo są ta, takie osoby, które właśnie biblioterapią się zajmują. I tutaj też chciałam poruszyć jeszcze to zagadnienie, że książka może mieć też walor terapeutyczny. I to niekoniecznie muszą być książki stricte do terapii. To mogą być książki, które poruszają różne zagadnienia. Na przykład związane, jeżeli mówimy o dzieciach, związane w metaforyczny sposób z sytuacjami, których dziecko może doświadczać w życiu codziennym: jak na przykład odrzucenie, jak na przykład rozstanie rodziców, czy też jakieś problemy emocjonalne, gdzie. Nie on bezpośrednio, nie to dziecko, tylko bohater książki przeżywa te sytuacje. Książki zazwyczaj dobrze się kończą, czyli bohater znajduje jakieś rozwiązanie, bądź sytuacja znajduje jakieś dobre rozwiązanie, i wówczas dziecku łatwiej jest sobie z taką sytuacją po prostu poradzić. Warto wiedzieć. Ale też sobie pomyślałam, a propos książek, że teraz też, jak przeglądamy na przykład książki dla dzieci, to jest bardzo dużo pięknych ilustracji. Teraz też się bardzo duży nacisk kładzie właśnie i na okładki, no to swoją drogą, ale na ilustracje w środku. I myślę sobie, że jest wiele książek, które jest bardzo dobra, w, w, współgrają i tekst, i ilustracja, co moim zdaniem też, jeśli chodzi o wyobraźnię i o wrażliwość na świat otaczający dla dziecka, też ma duży wpływ. Oprócz tego, Właśnie samego czytania, ale też się skupienia na tej chwili, czyli interpretacji, ale też oglądania tej książki, czyli to się też kojarzy mi od razu z czytaniem ze zrozumieniem. Bo jeżeli czytamy ze zrozumieniem, co nam później pomoże w życiu dorosłym, bo jest bardzo dużo komunikatów, które się wszędzie nam wyskakują, a czytanie ze zrozumieniem to jest bardzo ważna umiejętność, która nam bardzo później pomaga, jeżeli widzimy te komunikaty i umiemy je dobrze przeczytać i wiemy co tam jest napisane, ale umiemy też to dobrze dobrze dostosować do tego do naszego życia mhm, zgadza się, ale Czytanie to także relaks, przechodząc do takich bardzo przyjemnych tematów. Czytanie książki pomaga nam się zrelaksować, działa jako środek relaksacyjny, co potwierdzili naukowcy. Mam tutaj przygotowane badania z Sussex University. Dowodzą oni, że lektura redukuje stres nawet o 69%, i to bez względu na to, po jaką książkę sięgniemy. Ważne, aby całkowicie się w nią wciągnąć. Ja mam wrażenie, że czytanie, czasami ja jak czytam, to mam wrażenie, że to tak podchodzi trochę. Pod... To się tak człowiek wy, wy, wyłącza, a w, jakby wchodzi w ten świat, który. Wcale czyta. nie chodzi o zespół muzyczny. Nie, nie. Nie chodzi nie. właśnie, że się, jakby człowiek się tak wycisza na to, co jest z zewnątrz, że tylko na to, co jest w tej książce i tak czyta. Nawet jeżeli jest to kryminał, też się można wciągnąć. I tutaj też są dalsze badania. Jeszcze tylko wtrącę, że od relaksu do snu okazuje się, że czytanie także pomaga zasnąć, a z tym nierzadko myślę, że w ogóle wiele osób ma z tym teraz problem. Mamy tyle, bo dookoła, że później, kiedy się kładziemy, to głowa aż po prostu nam buzuje. Tak, no właśnie o tym też chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o książki, że one bardzo nas uspokajają i wyciszają przed snem. Często my dorośli także, nie Oczywiście. tylko młodzież, popełniamy jeden wielki błąd. Przed snem sięgamy po smartfona, mhm. żeby sprawdzić czy czasami coś ważnego się tam nie pojawiło e, przez ostatnią godzinę czy dwie, kiedy nie mieliśmy z nim kontaktu. E, zaglądamy do mediów społecznościowych, sprawdzamy maile, kalendarz na następny dzień. No wiemy, po sobie, tak, niestety często także temu ulegam, choć staram się jak najrzadziej. I pracuje nad sobą. A co jest ważne, no to, żebyśmy jednak się po pierwsze tym niebieskim światłem tak mocno nie naświetlali przed snem. Druga rzecz, żebyśmy się tymi informacjami tak przed snem nie pobudzowali. No, nie pobudzali nie, właściwie. Nie pobudzali, tak. Generalnie badania też mówią o tym, że co najmniej godzinę przed snem powinniśmy odstawić wszystkie elektroniczne urządzenia. Natomiast Warto wtedy wziąć do ręki książkę taką tradycyjną papierową i sobie po prostu poczytać. Ona zdecydowanie lepiej nas uspokoi, zrelaksuje, wyciszy i przygotuje do dobrego snu. A warto spać, bo też inne badania mówią o tym, że tak naprawdę zapamiętujemy to, czego się nauczyliśmy w, czasie, w ciągu dnia, dopiero w czasie snu i to głównie w czasie snu głębokiego. Dlatego, jeżeli nastolatki w tej chwili, przygotowując się do różnych, do różnych sprawdzianów, zarywają noce, warto im o tym powiedzieć, że choćby nie wiadomo, jak długo się uczyli, to i tak na długo tego nie zapamiętają, jeżeli nie będą spały. Bardzo ważna kwestia snu. To w ogóle muszę też poruszyć w osobnej audycji. Czytanie, super, do tego sen, relaks, no i wtedy wychodzimy ze spokojnym umysłem, budzimy się tak. y, przyjemnie. Jesteśmy zdecydowanie lepiej przygotowani do następnego dnia z rana, niż ograniczymy ten sen i na przykład spędzimy go przy telefonie. Ale też tak sobie pomyślałam, jak mówiłaś o tej rutynie czytania, że to jest też dobra rutyna, żeby właśnie mieć książkę. Y, Czytać rozdział, fragment, żeby już tak po prostu wchodzić jakby w tą fazę zasypiania, czyli taką właśnie wyciszenie. Przyzwyczaić umysł mhm. do stałej pory. Dokładnie tak, na pewno warto to zrobić. Tutaj też na początku naszej rozmowy padł wątek dotyczący e-booków, czyli tych książek elektronicznych, że jednak zdrowsze jest czytanie książek tradycyjnych. To jest wszystko płynne. To w zależności od tego, na jakim urządzeniu czytamy te e-booki. Tak? Jeżeli e-booki, czyli te książki elektroniczne, czytane są nie na smartfonie, czyli nie na urządzeniu, które emituje, taki niebieski, które emituje niebieskie światło, a na dobrym czytniku, które, na dobrym czytniku, które emituje światło imitujące. Papier, czyli nie, imitujące papier elektroniczny, tak? No to wówczas to czytanie praktycznie nie różni się od tego, z czym mamy do czynienia z książką tradycyjną, fizyczną. A co więcej, na czytnikach można sobie także powiększać czcionkę, co jest istotne dla osób, które miewają już problemy ze wzrokiem i dla nich na przykład druk w wielu książkach tradycyjnych jest niewystarczający. Więc no, to wszystko zależy, trzeba to robić z głową i wybierać sobie także takie nośniki, na których nie będziemy oddziaływać negatywnie na nasze oczy. I z takich ciekawostek jeszcze dodam, że jak powszechnie wiadomo, z wiekiem nasz, nasz mózg starzeje się, a sięganie po książkę może ten proces w naturalny sposób opóźnić, co wskazują badania opublikowane w Neurology Huffington Post. Czytanie może opóźnić zaburzenia umysłu nawet o 32%. Warto znać te badania sięgać do nich, bo to myślę, w naturalny sposób zachęci nas do tego, żeby jednak sięgać. Po książkę, czy po różne um, inne artykuły, które po prostu weźmiemy, będziemy sobie czytać. czasopisma. Czasopisma. Tak. Tak. Ale warto, żeby czytać je i dla rozwoju swojego psychicznego, ale także nie zapominać o tej sferze przyjemności. Tak? Mhm. Po prostu, dla relaksu. Tak, to jest bardzo dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Serdecznie dziękuję Dziękujemy. za wizytę. A ze mną były Anna Urbańska, Lubuskie Laboratorium Książki i Kornelia Waloch, Filia 4 i 9 z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. bardzo. Wszystko o zdrowiu. Zapraszam Monika Bartkowicz-Krzysztof.